Sąsiedzi Izraela od początku jawnie i bardzo konsekwentnie odmawiali zgody na jego istnienie, i tą swoją niezgodę wyrażali czynem. Odpowiedzią na deklarację niepodległości Izraela 14 maja 1948 roku, a więc 75 lat i no 6-7 miesięcy temu, była. Napaść wszystkich otaczających Izrael państw arabskich. Jak Ben Gurion czytał w, w, przez radio w Tel Awiwie deklarację niepodległości, to w tle było słychać wybuchy egipskich bomb spadających na miasto. I ta niezgoda na istnienie Izraela, myślę, że bierze się, z, bierze się rzecz jasna z wielu różnych czynników, ale jednym z nich jest to, że y, życi mają tę jedyną cechę, nikt inny tego nie ma, że przez prawie dwa tysiące lat wygnania z tym wygnaniem się nie pogodzili.